Okej, tak sobie pomyślałam, że taki patent Wam sprzedam, który sobie sama wymyśliłam. Pewnie wszyscy już go znają, ale wiecie, ja sobie go sama wymyśliłam. A skoro ja go sama wymyśliłam, to pewnie milion innych osób też wpadło na ten sam pomysł, ale tak sobie myślę, że Wam powiem. A co? Wiecie, ja między innymi dlatego zrezygnowałam z grzywki, to znaczy z długiej grzywki, to znaczy z fryzury bez grzywki, o w ten sposób. Bo wiecie, ja mam tutaj, no za kolą mam, całe życie miałam, to nie ze starości, tak od urodzenia niemal. I jeszcze teraz wiecie, jak najwięcej właśnie siwych włosów to ja mam tutaj, tutaj w tych okolicach, tu nigdzie nie, tylko właśnie tutaj. Więc jak mi tylko troszeczkę odrastały włosy, czyli pojawiały się siwe odrosty, to już tu w ogóle wyglądam, jakbym była łysa. Pomimo tego, że po używaniu długotrwałym wcierek, to tutaj znacznie więcej włosów mam, ale mimo wszystko wrażenie jest takie, jakbym tych włosów miała nadal bardzo mało, dlatego właśnie, że tu mam siwe odrosty. A no nie sposób co tydzień robić odrostów, no ja nie z tych. I ostatnio tak mi się zamarzyło, żeby znowu mieć, wiecie, odkryte czoło, idzie lato, opalić sobie fajnie to lato, to czoło. I wpadłam na genialny pomysł, że przecież są te wszystkie spreje takie na odrosty, którymi można by było sobie tutaj wyrównać poziom koloru, że tak powiem. Wtedy można sobie i owal ładny zrobić, wiecie, wyrównać tak, żeby było tak jak chcecie. No ale nie miałam takiego sprayu, nie miałam takiego sprayu i wiecie, już znacie mnie, już wielokrotnie mówiłam, że ja jak sobie coś pomyślę, to musi być już natychmiast. I na jaki ja wpadłam pomysł? Na pewno, mówię, na pewno wszyscy już na ten pomysł wpadli, ale ja jestem zawsze 100 lat za murzynami. Zawsze mam w domu ten szampon suchy do ciemnych włosów, a to jest szampon, który wiecie, daje kolor. I tak sobie dzisiaj rano mówię, kurde, bo chodziłam akurat z podpiętą grzywką i tak mnie wnerwiały tutaj te moje odrosty. I mówię sobie, a kurde blade wezmę i spróbuję, nie? I zobaczcie, jaki jest boski efekt. Przecież tutaj ja mam już takie siwe odrosty, że mucha nie siada, no naprawdę. To takie na pół centymetra, więc to automatycznie wydaje się, że linia włosów przesuwa się o te pół centymetra i że w ogóle jestem... A tu proszę bardzo. I to jest idealne, ponieważ to barwi włosy. Oczywiście na czas, do następnego mycia, co jest jeszcze fajniejsze, bo... Znaczy może nie fajniejsze, ale w każdym razie da się to zmyć i nie obciąża to włosa. No patrzcie, no to jest genialne po prostu. I tutaj wysunęłam sobie te kosmyki w dół i zrobiłam sobie ciu, ale nie po całości, bo tu nie potrzebuję, tylko właśnie tutaj w tych miejscach. Jestem normalnie zachwycona. Także dziewczyny, no oczywiście to jest dla ciemnowłosych kobiet, bo blondynki, w sumie nie wiem, czy blondynki mają taki problem, bo no chyba nie, bo jeżeli macie jasne włosy, to właściwie nie widać, gdzie Wam się zaczyna linia włosów. Choć dobra, nie wypowiadam się na temat blondynek, bo blondynką nie jestem. Każda blondynka na pewno ma jakieś swoje problemy włosowe, o których ja nie wiem, bo nigdy nie byłam taką prawdziwą blondynką, więc... Nie umiem się wczuć. W każdym razie dziewczyny, w moim przypadku to jest ten Batiste. Ciemne włosy. Jedziecie i normalnie nie trzeba kupować tego sprayu, bo ja sprawdzałam, cena tego sprayu to jest, on jest taki malutki, kosztuje około 30 zł, a Batiste ma mililitrów, nie wiem ile, ale wiecie, no to jest duża butla. Ile to ma? 200 ml, a tam to pewno z 50 i kosztuje ile? 15 w promocji? Czy 12, nie pamiętam, bo ja chyba, nie wiem, z rok temu kupowałam, bo bardzo rzadko używam, ale będę częściej, bo podoba mi się strasznie ten efekt, także Batiste na zakola. No witajcie w czwartek. Znowu się mylą te dni tygodnia, bo wiecie, no, dwa dni świąt w trakcie tygodnia na początku, to teraz człowiek nie bardzo wie, co jest za dzień. Ja to w ogóle myślałam, że dzisiaj jest poniedziałek, no ale nie, dzisiaj jest czwartek. Witajcie w czwartek, pełną gębą już maj, czwarty w czwartek.
Jest przepiękna pogoda, ale to jest, wiecie, złudne bardzo, bo rano jak wychodziłam z psem, to jeszcze był szron na trawie i jest teraz około 3-4 stopni. Ja udaję, że jest ciepło i dlatego mam dzisiaj na sobie skórę. Zobaczcie, to jest taki fajny czas w roku. Moment, chwilę się przestawię. To jest taki fajny czas w roku. Larson, ja wiem, że to musisz być w kadrze, ale dzisiaj mogłabyś tam na przykład? Nie mogłaby. To ja się tu przestawię trochę. To jest taki fajny czas w roku, kiedy można chodzić w białych bojówkach, bo oczywiście jak nie pada. Mówicie, nie wiem czy wy tak macie, ale jak pada na przykład, obojętnie jaki mało by deszcz nie był, to ja mam ochlapane spodnie błotem aż po samą dupkę. No niestety, zawsze tak miałam i chyba nic się w tym temacie nie zmieni. Także to jest taki fajny czas w roku, kiedy jeszcze można chodzić w białych bojówkach, bo jest na tyle chłodno, że nie jest, wiecie, dupa się w nich nie gotuje, a na tyle ciepło, że można chodzić w białych bojówkach. No. Ja najchętniej to oczywiście do białych bojówek to bosy stopy, ale no niestety życie nie pozwala jeszcze, więc ja mam brązowe, skórzane buciki i mam w nich stopki, których oczywiście, czekajcie sobie, zwężę tutaj troszkę, mam stopki, których oczywiście mi spadają. Które oczywiście mi spadają i to zawsze tylko z lewej stopy. Nie wiem dlaczego, także chodzę i podciągam. O, i tak wyglądam. Ja już, wiecie, czuję ten czas, kiedy można chodzić na tak lekko bardzo. Mi się, wiecie, wszystkie paseczki to mi się kojarzą z ciepłem, z latem. W każdym razie, wiecie, paseczki to lato. Ja generalnie zimą to w paseczkach nie chodzę. Ale dobra, to tam z latem, znaczy z paseczkami. W każdym razie... Ja się zwijam do pracy. A, czekajcie, co ja wam jeszcze miałam pokazać? Jest, będzie ciemno, wiem. Miałam wam jeszcze pokazać, że... Czy generalnie to ja wyglądam tak po całości. Nie wiem, czy w ogóle było mnie widać tam. I oczywiście dużo fajniej wyglądałoby bose stopy tutaj, no ale chwilowo przy tych 4 stopniach to tak niekoniecznie z tymi bosymi stopami, także ja tak wyglądam. I patrzcie, na siebie nakładam jeszcze dzisiaj. Taka moja nowość na... czekajcie, podstawy. To jest taka moja nowość właśnie na wiosnę. Chociaż to jest zapach taki bardziej, powiedziałabym, jesienno-zimowy, bo jest ciepły bardzo i taki głęboki niesamowicie, tak jedzie orientem. Ja powąchałam te perfumy, słuchajcie, będąc w Hebe. I całą drogę mi tak pachniały. Całą drogę mi tak pachniały do pracy, jak szłam z Hebe. I doszłam do wniosku, że muszę je kupić, bo umrę. I znalazłam je w bardzo okazyjnej cenie na Allegro. Za 132 zł za 50 ml. I to było w tym sklepie Allegro. Także na pewno są oryginalne. Zresztą pachną tak, że 2 dni następne czuć te perfumy. Jeśli się nie umyjecie. Nie, że testowałam, ale nie, naprawdę bardzo, bardzo intensywnie pachną, także bardzo serdecznie polecam, ale dla osób, które lubią ciężkie, mocne, intensywne perfumy. Zarąbiste są. Idę do pracy, zabieram wszystkie śmieci, bo wiecie, po 3 dniach w zasadzie wolnego, bo ten drugi to też jak wolne, to tu się nazbierało tyle tego dzieciarajstwa wszystkiego, że trzeba po drodze wyrzucić i idę do pracy, widzimy się później. Zobaczcie, jakie śliczności zakupiłam dzisiaj. Słuchajcie, to są nówki. Nówki, to znaczy nie mają metek, ale no żadnych oznak użytkowania też nie mają. Zobaczcie, ani na podeszwie, ani na niczym. To są takie zwykłe balerinki z... Nie wiem skąd. Z Georgia. By George. Tu jest napisane Love Your Ballets by George. Wyglądają do złudzenia jak skóra zamszowa. Aczkolwiek to nie jest skóra, to jest materiał, tylko taki, wiecie, eko zamsz. Były wycenione na 29 zł. Ja kupiłam je za trójaka. Pięknie wyglądają na stopie, wam zrobię przybitkę, pokażę wam jak ładnie wyglądają, tylko to nie w kuchni, bo w kuchni to nic nie widać na podłodze, ale uważam, że są prześliczne. Zobaczcie, żadnych oznak użytkowania nie mają. Spryskałam je tylko w pracy tym, wiecie,
takim odgrzybiającym sprayem i mam nówki nierdzewki na lato. Bo ja bardzo, bardzo, bardzo często chodzę w balerinkach, rzadko, nie, kłamie, chciałabyś, rzadko w sandałkach, nie, właśnie chodzę w sandałkach. Równorzędnie używam i balerinek, i sandałów, i klapek. Przecież sandałów chyba najwięcej, dlatego że w klapkach, jak jest tak strasznie gorąco, to wiecie, noga się przesuwa, a sandałek jednak trzyma. I zobaczcie, wziąłam sobie jeszcze szlafrok. Znacie te waflowe szlafroki, takie modne są teraz w H&M-ie na przykład i one kosztują chyba albo 129 zł, albo 179 to są te z tego spranego lnu, czyli te waflowe są po 129 zł. Wzięłam, myślałam, że będzie na sprzedaż, dlatego że to jest rozmiar XS, to jest Primark, ale generalnie to ja mam to gdzieś, ponieważ to jest bardzo ładna bawełna. Zobaczcie, ona ma ten waflowy taki wzór. To jest naprawdę i chyba 100%, zaraz sprawdzę, jeśli nikt nie wyciął metki, ale chyba wyciął albo co, bo tak, wycięta jest, ale to jest na pewno 100% bawełna. I myślałam, że on będzie dla mnie za mały, no bo to jest 34-36, no ale wiecie, no jednak szlafrok musi mieć jakiś zapas, żeby nie był taki strasznie obcisły. I będę się tu teraz do naga rozbierać, żeby przymierzyć szlafrok, ale uważam, że obleci. I ma pasek, bo zwykle szlafroki z lumpa nie mają paska. O, jest ok. Bardzo ładny. I wreszcie nie będę musiała sobie zawijać rękawów. Wszystkie te szlafroki, nawet jak są w rozmiarze S, to i tak mają takie długie rękawy, że ja muszę je zawijać. A tu zobaczcie. No może tak do tego sprawy to niekoniecznie jest oglądać ten szlafrok, ale... Ale nie, według mnie za 3 złocisze, znaczy nawet jakby nie był za 3 złocisze, to jest bardzo fajny szlafrok. A marzył mi się ten waflowy, nie powiem, że nie. Ten ze spranego lnu, wiecie, też mi się marzył, tylko że ten ze spranego lnu i jeszcze w tym pięknym żałwiowym kolorze, to ja znalazłam w lumpie i go sprzedałam. I powiem wam, że tak jak mi się marzył, tak jak go wzięłam w rękę, to doszłam do wniosku, że to nie moje klimaty, ja muszę mieć coś puchatego i miękkiego. Ten lniany szlafrok to był taki, wiecie, dość szorstki, także niekoniecznie. I przyznam wam się szczerze, że to jest odkrycie zeszłego roku. I ja wiem, że reklamy z tą cisawianką Perlasz to już od dawien dawna w telewizji były. Natomiast ja jakoś tak... Co tam może być, nie? Woda gazowana. Ale on rzeczywiście ma coś takiego w smaku. Ona jest niby gazowana, a taka, nie wiem, czy to jest naturalna, naturalnie musująca? Nie. Wysoko nasycona dwutlenkiem węgla. Ale świetna jest, naprawdę. Nie wiem, czy robią duże te butelki, bo ja tylko trafiam na tą 700 ml i ona w Polo kosztuje 2,29, to jest w ogóle... No, zresztą dobra, o cenach nie będziemy dyskutować. I kupiłam dzisiaj... kukurydzę w puszce i czerwoną fasolę, bo będę wieczorem robiła chili con carne, bo drugiego kupiłam piękne mięso mielone ze schabu chyba. Takie ładne było, że musiałam wziąć. I mówię, dokupię dzisiaj przecier pomidorowy, fasolkę czerwoną i kukurydzę i będziemy robili... Ja będę robiła chili con carne. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Że zaczęłam ćwiczyć z Anetą Zając, bo prawdę powiedziawszy trochę znudziło mi się jogowanie i zapragnęłam czegoś innego i parę osób właśnie polecało ćwiczenia z Anetą Zając. Powiem szczerze, że ja do tej pory jeszcze z Anetą Zając nic, to znaczy do wczoraj, bo wczoraj zrobiłam sobie taki pierwszy statyczny trening na macie i jestem zachwycona. Nie zawsze mam ochotę na takie statyczne treningi, takie zupełnie statyczne, ale ten fajny jest, nie trzeba skakać. I ja szukałam właśnie takiego treningu, żeby móc go robić o 5:30, bo mam wtedy czas od 5:30 do 6:10, to jest taki mój czas, kiedy ja rano wstaję i nic nie robię i tak się snuję po domu. I chciałam taki trening, żeby nie wymagał skakania, bo jak włączę sobie taki trening, wiecie, to nikogo nie pobudzę o tej 5:30. Pokażę wam go później, rewelacyjny jest. To jest właśnie ten trening po cichu, full body z hantlami, całe ciało,
Cichy, bez hałasu i skakania. Powiedziałam Aneta. Kurde, Agata Zając. Pani Agato, bardzo serdecznie przepraszam. Pani Aneta Zając to jest aktorka, z tego co ja tam kojarzę. Także sorry. Fantastyczny, naprawdę nie trzeba skakać, a dla mnie to jest bardzo ważne o tak rannej porze. A dzisiaj będę robiła sobie nogi, także idę ćwiczyć.